Dzień dobry. W naszych filmach mówimy o tym, jak chronić ręce, co robić, żeby urazów rąk było jak najmniej. Jednak w niektórych zawodach, czy w niektórych sportach, które są zawodami, urazy rąk wydają się być rzeczą nieodzowną, czy wręcz stałą. Znajdujemy się w Warszawie, gdzie przyjechaliśmy na zaproszenie organizatora gali boksu zawodowego pana Marcina Najmana, żeby z profesjonalistami porozmawiać o tym temacie. Dzień dobry, panie Marcinie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Oddaję mikrofon. Ja bardzo się cieszę, że taka idea powstaje, jak mówienie o tym, jak bardzo trzeba dbać o ręce, a w sporcie, który uprawiam, czyli w boksie, no są to główne narzędzia pracy i przed każdą walką jest komplet zabezpieczeń przed urazami. Natomiast tych urazów oczywiście nigdy się nie da uniknąć. Ważne, żeby przed każdym treningiem ręce były dobrze, wąsko i sztywno związane, żeby jak najlepiej chroniły i nadgarstek, i kości, i wszystkie stawy. Wtedy te kontuzje faktycznie zdarzają się dużo rzadziej niż jak się o takie rzeczy nie dba. Kiedyś Jerzy Kulej mi to tłumaczył, mój wielki przyjaciel, że musisz wiedzieć, że ręce to twój przyrząd pracy, musisz o nie dbać najbardziej ze wszystkiego i staram się to robić do dziś. W kontaktach ze swoimi pacjentami bardzo często spotykam się ze zdaniem, że panie doktorze, ja tymi rękami pracuję. Prawda jest taka, że te ręce pracują na nas wszystkich, pracują bardzo ciężko. W takich profesjach jak wykonuje pan Marcin i jego zawodnicy zaproszeni na galę boksu zawodowego, która się za kilka dni odbędzie tutaj w Warszawie, te ręce pracują skrajnie ciężko, są poddane strasznym siłom i rzeczywiście, jeżeli nie dochodzi do urazu, to tylko jest to chyba skutek profesjonalnego przygotowania. To prawda, tak jak pan doktor tutaj teraz wspominał, ręce można chronić, tylko trzeba to robić bardzo rzetelnie i przykładać do tego wagę. Tak naprawdę wszyscy pracujemy rękami i to dzięki rękom możemy pracować, zarabiać, utrzymywać swoje rodziny, także głowa, dłonie, ręce to najbardziej chronione części ciała chyba we wszystkich zawodach. Dziękuję panu Marcinowi za zaproszenie nas do Warszawy na spotkanie z nim jako głównym organizatorem oraz zawodnikami. No i cóż, na koniec, chronimy ręce i dbajmy o te nasze pracujące na nas ręce. Bardzo dziękuję, panie Marcinie. Dziękuję bardzo.